Długo myślałem nad tym, czy nagrę coś o tym nieszczęsnym finale serialu, a jako, że mam trochę teraz wolnego czasu, to postanowiłem się wypowiedzieć, bo nie powiem, odkąd dowiedziałem się od kolegi, co będzie w tym odcinku. Miałem taką malutką nadzieję, iż ktoś, kto pisał ten opis, trochę naciągnął rzeczywistość i będą tam dwa główne wątki oraz kilka pobocznych, żeby wszystko dopiąć klamrą. No niestety tak nie było, co zresztą mogliśmy widzieć na playerze czy u mnie na streamie, który zresztą został zablokowany, aczkolwiek nie dostałem żadnego ostrzeżenia. Oglądałem 3 razy ten finał, 2 razy byłem trzeźwy, a za trzeciem po 2 piwach. No i nic się nie zmieniło. Dalej byłem zażenowany, oglądając to, co tam się wydarzyło. Zresztą odczucia innych ludzi możemy podziwiać na kanale w komentarzach na Facebooku 19+. Nie wiem, jak jest na Insta, natomiast myślę, że jest podobnie. Naprawdę polecam poczytać, bo jest tam istne złoto. Nie oszukujmy się. Scenariusz był napisany na kolanie 5 minut przed pierwszym klapsem. Tam był taki chaos, że trudno się połapać w tym wszystkim. Gdybym miał teraz głowy powiedzieć, co tam się wydarzyło, to zapewne byłby z tym problem, a inne odcinki mogę śmiało streścić, bez żadnego zastanawiania się. Nie dość tego, to ciężko się oglądało ten odcinek. Ja kompletnie nie kumam ludzi, którzy płakali oglądając finał i jeszcze chwalili się tym na Insta. Ja nie wiedziałem się, jak zachowa się na tym streamie, ponieważ chciało mi się śmiać z tego, co widziałem. Jeszcze zrozumiałbym, gdyby coś się działo wzruszającego, ale nic tam takiego nie było. Jednym słowem, jaki sezon, taki finał. Widać, że produkcja miała wywalone jajca na to wszystko. Zrobiła, co musiała i tyle. Mam szczerą nadzieję, że tych partaczy nie dadzą do tego nowego serialu z bohaterami 19+, bo zepsują kolejny serial, który zapowiada się dość ciekawie. Niebawem więcej informacji, a teraz uciekam odpoczywać. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz konie 19+, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, jakie towarzyszyły ci uczucia podczas oglądania finału serialu.